Co, lecimy z testem nocnym nowego Leona. Fajnie to zrobili. Trzeba im oddać. Zobaczcie raz jeszcze. Czek. Spotkaliście w którymkolwiek innym samochodzie tego typu bajer? Jak podświetlana tylna belka w ten sposób? Ja nie kojarzę. Zobaczcie jeszcze jak wygląda. Zaraz światła włączymy. O właśnie. Światła są dużo lepsze niż te, które są montowane w obecnym modelu 5F, ale nie są to światła, które wyznaczają jakieś nowe standardy w tej klasie, jeżeli chodzi o LEDy. Golf jest trochę lepszy z uwagi na Matrixy, Astra z uwagi na Matrixy również. Tutaj już mamy normalne, pełne światła LED, które są realizowane w oparciu o technologię obecną, czyli jedna dioda główna w każdym reflektorze plus diody odpowiadające za światła drogowe. Dzięki temu, że jest tylko jedna główna dioda w każdym reflektorze odpowiedzialna za światła mijania, jakość świecenia jest dużo lepsza, ponieważ snop światła jest dużo bardziej, nawet ba, nie dużo bardziej równomierna, jest po prostu bardzo równomierny, czyli tak jaki powinien być. A w Leonie 5F widać przebarwienia i widać, że na ten obraz świetny składa się więcej elementów, przez co jest czasami trochę takich prześwietleń, przebić i nierównomierności. Te światła są diametralnie lepsze. Doświetlanie z zakrętów, no tutaj poziom podobny, ale same światła mijania, no jest przepaść. Dużo jaśniejsze są, dużo lepszy zasięg mają, dalej świecą. Na pewno to nie są światła, które będą top w klasie, no bo Golf będzie miał LEDy matryksowe, czy też już ma, Astra już je dawno miała, ale ona, nie wiedzieć czemu, ogołocili z takich nowinek technicznych. Zobaczcie jeszcze teraz lepiej. Myślę, że bardzo dobrze widać, jak te światła oświetlają drogę równomiernie, daleko. Długie mają specyficzny sposób pracy, popatrzcie się. One wcale daleko nie zaczynają świecić. Teraz zwolniliśmy, to się jeszcze w ogóle obniżyły. Tylko po prostu mocniej oświetlają tę samą przestrzeń. Dopiero drogowe jak włączymy, widzicie jak się podnoszą bardzo autostradowe światła drogowe. Doświetlanie zakrętów, zobaczcie, hop. Bardzo ładnie doświetlają. Światła mijania, no takie po prostu jakie powinno być w nowoczesnym samochodzie. Mocne, szeroki snop światła, daleki, równomierny. Czyli to, czego oczekiwałem, że będzie poprawione względem poprzednika i zostało poprawione. Coś, co jest elementarną rzeczą, wyposażeniem powinno być w samochodzie, czyli dobrej jakości światła. Bardzo dobrze działający asystent świateł drogowych, to również wymaga odnotowania. Nie zarejestrowałem jakiegokolwiek oślepiania innych uczestników drogi. Zobaczcie, jak one wysoko świecą. A teraz zobaczmy zwykłe mijania i drogowe, ale w momencie, kiedy ciągniemy do siebie, czyli na chwilę chcemy po prostu tak gdyby mignąć nimi, one świecą relatywnie blisko, ale mocno. O, jeszcze się obniżają teraz. A od siebie drogowe, autostradowe, popatrzcie. Bardzo, bardzo dobre światło.
Myślę, że bardzo dobrze widać, jak te światła świecą. Mijania. Jedziemy w terenie poza zabudowanym terenie. No i patrzcie. Zobaczcie, jak szeroko one świecą. Jak ładnie pola są oświetlone. A zobaczmy, czy mijania też. Mijania też bardzo szeroko oświetlają. Bardzo dobre światła. To jest to, czego mi cały czas brakowało w obecnym Leonie. Nie mogę powiedzieć, że obecne są fatalne, bo są przeciętne, ale te są bardzo dobre.